Jeszcze w kwestii tego poprzedniego wykładu chciałbym powiedzieć, że nie da się uniknąć spraw politycznych, mówiąc o Izraelu. Także wybaczcie, że za dużo może było tej polityki, za dużo może było pewnych faktów nakomasowanych, ale powiedziałem to z tego względu, żeby każdy z nas mógł sobie uświadomić, że Pan Bóg ingeruje też w świat polityki. Dla Niego nie jest nic obcym ani cudzym, żeby nie ingerować nawet w świat polityki. On używa władców, królów, powiedziane jest, że On ustanawia królów i On strąca królów. On jest tym, który ma wszystko w swojej dłoni. Ale też drugą sprawą, nie chciałbym być odebrany jakoś tak, wiecie, antyarabsko i nie chciałbym przedstawiać Arabów w złym świetle, ponieważ Pan Bóg ich w takim świetle nie widzi. I wiecie, to jest chytry plan szatana, który przeciwdziała planowi Bożemu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że prorok Izajasz mówi, że kraje arabskie razem z Izraelem będą błogosławieństwem na ziemi. I to jest Boży plan. A diabeł robi wszystko, żeby skłócić swoich dwóch braci tak naprawdę, żeby tak nie było. Ale wiemy, że plan Pana trwa na wieki, więc modlitwą obdarzmy również i Żydów, i Arabów. A niestety Pan Bóg, niestety diabeł wykorzystuje narody arabskie teraz przeciwko ludowi Bożego wybrania, skłóca ich. Ale wiemy, że od początku tak nie było. Pan Bóg miał i ma inne zamiary. Niech Jemu będzie za to chwała. Chciałbym na tej sesji podzielić się takim tematem, być może będzie to ciekawe dla was, mam nadzieję, mało znanym. I chciałbym jakoś ująć to z perspektywy takiej też biblijno-historycznej. Mianowicie chciałbym, byśmy dzisiaj powiedzieli sobie na temat historii ruchu mesjańskiego. Wiemy doskonale o tym, że był taki ruch, jest i będzie. I jest to też niestety, ale bardzo złożony temat i na pewno nie uda mi się zreferować tego wszystkiego w ciągu naszego krótkiego spotkania. Musimy jednak pamiętać o tym, że idea Mesjasza bardzo głęboko była zakorzeniona i jest zakorzeniona w świadomości żydowskiej od czasów pradawnych aż do współczesności. Chcę mówić o ruchu mesjańskim, to znaczy o ruchu Żydów wierzących w Mesjasza Jezusa, którego po hebrajsku nazywają Jeszua. Takie było jego imię w języku hebrajskim. Więc będziemy używać też tego imienia Jeszua zamiennie z imieniem Jezus w tym trakcie tego dzisiejszego jeszcze wykładu. Wyobraźcie sobie, że wyjechaliście do tej przepięknej ziemi, wielu z was na pewno było, jaką jest Izrael, i spacerujecie uliczkami ortodoksyjnej dzielnicy żydowskiej, może Mea'sharim, może jakiegoś małego miasteczka, na przykład Cfat, albo Jawne, albo jeszcze jakiegoś innego miasteczka, niekoniecznie w Jerozolimie. I oto spacerując możemy zauważyć na niektórych domach, w oknach, albo transparenty, albo jakieś banery z widokiem świetliście wschodzącego słońca. A pod tym jest napis w języku hebrajskim i w języku jidysz, mówiący o tym, przygotowujcie się na przyjście Mesjasza. Albo jedziecie drogą i na odwrocie znaków drogowych naklejki, przygotowujcie się na przyjście Mesjasza. Ja mówię o czymś realnym, co istnieje w Izraelu, co było i myślę, że jest w wielu przypadkach. Już od samego przedszkola, gdzie posyłane są dzieci bogobojnych rodzin żydowskich, uczy się ich żydowskich piosenek i śpiewają piosenki treści takiej. Przygotowujcie się na przyjście Mesjasza. Mesjaszu, przychodź teraz. Anachnu rocim Meshiach akshav po hebrajsku. Chcemy Mesjasza teraz. Więc ta idea Mesjasza, ta świadomość Mesjasza istnieje w narodzie żydowskim. W tej religijnej, pobożnej, prawowiernej stronie tego narodu, ale i w tej mniej pobożnej. Gdzieś tam z tyłu głowy mają ideę Mesjasza. Są nawet ludzie w Izraelu, którzy przy łóżku mają przygotowane odświętne ubranie, wyprasowane, wykrochmalone, wyczyszczone. Ubranie na odświętną okazję. Dlaczego? Dlatego, aby w każdej chwili, nawet w nocy, kiedy przyszedłby Mesjasz, móc być przygotowanym i spotkać go w odświętnym ubraniu. Ja nie mówię jakichś zmyślonych historii. To są takie fakty. I tak to właśnie wygląda. Chyba nie ma na ziemi narodu, który by tak był przesiąknięty ideą
na oczekiwanie Mesjasza, jak właśnie naród żydowski. Ponieważ to oczekiwanie tak bardzo się przeciąga i też powiem o zdarzeniu realnym, które kiedyś miało przed laty miejsce w Izraelu. Pewien prawowierny Żyd religijny postanowił zorganizować pikietę, protest, swego rodzaju happening, jakbyśmykolwiek to nazwali. I swoją pikietę zaadresował, nie zgadniecie do kogo, do Boga Izraela. Przyszedł pod ścianę płaczu z wielkim transparentem i wygłosił takie przemówienie. Co masz przeciwko nam, Boże i Panie Wszechświata? Co masz przeciwko nam, Żydom? Dlaczego po tylu tysiącach lat jeszcze nas nie zbawiłeś? Tak długo czekamy. Dlaczego po tylu latach życia w rozproszeniu, po zagładzie 6 milionów z nas w Holokauście, tak długo musimy czekać na Twoje zbawienie? Prosimy, abyś nas teraz zbawił, abyś teraz posłał Mesjasza, abyś teraz przyszedł, abyś teraz zaingerował w naszą historię. Taka oto pretensja, czy można powiedzieć petycja, została skierowana w kierunku Pana Boga pod ścianą płaczu. Tymczasem, gdybyśmy przenieśli się na piaszczystą plażę w Tel Awiwie, gdzie odpoczywa, opala się wielu plażowiczów, i w tym samym czasie, kiedy oni odpoczywają, opalają się, przelatuje mała awionetka wzdłuż wybrzeża, przeciągając za sobą wielki baner z napisem w języku hebrajskim i w języku jidysz, a na tym banerze jest napisane: a Mesjasz już przybył. Co się dzieje? Ale to są realne obrazy z tego kraju właśnie. Może się uśmiechniecie, ale właśnie to są takie realne obrazki z życia społeczeństwa izraelskiego, jego mieszkańców. Jakbyśmy na to nie patrzyli, to jedno jest pewne, że z biegiem lat więcej i więcej Izraelitów jednak wyznaje, że Pan Jezus, Jeszua, jest ich Mesjaszem. Że On już przybył, aby zbawić swój naród. Właśnie ci Żydzi przeżywają jakby drugą aliję w swoim życiu. Alija to jest hebrajskie słowo, które używa się na określenie emigracji do ziemi Izraela. Nie gdzieś tam do jakiegoś innego kraju, ale tylko do ziemi Izraela. Alija w języku hebrajskim oznacza wzniesienie się wzwyż, do góry, do kraju Izraela. I ci Żydzi nie tylko przeżyli pierwszą aliję do swojej obiecanej ziemi, ale przeżyli też aliję do swojego Mesjasza, do Jeszuły. Przybliżyli się do Niego po 2000 lat oddalania się. Prawda? 2000 lat oddalali się z różnych przyczyn, o których troszeczkę wspomnimy, ale przeżyli jakby drugi powrót, nie tylko do ziemi, ale do swojego Mesjasza. Szczerze mówiąc, nie możemy omawiać ruchu mesjańskiego, jego historii, nie dotykając, nie poruszając niezwykle trudnej historii tych zwykłych relacji pomiędzy chrześcijanami, nie Żydami, a Żydami i wierzącymi również w Jezusa. Imię Jezusa w minionych dziejach to jest znane już na skutek przymusowych konwersji Żydów, które miały miejsce w historii, na skutek przymusowych chrztów, na skutek zamykania, izolacji w gettach, które przecież nie były inwencją Hitlera, ale już w państwie papieskim w Rzymie stosowano getta na Zatybrzu, gdzie tłoczono, gdzie zamykano Żydów, gdzie ich izolowano. Zresztą słowo getto ma swój źródło w języku włoskim. I to imię, wiecie, na skutek cierpień, na skutek prześladowań, na skutek inkwizycji, moglibyśmy wiele różnych w historii dziejów chrześcijaństwa wymieniać punktów, na skutek tego wszystkiego to imię stało się znakiem, nie stało się znakiem zbawienia, ale stało się bardziej znakiem strachu, udręki, z którym tak często kojarzyli sobie Żydzi krzyż Jezusa, nawet do czasów nowożytnych. Ale nie tak to się wszystko zaczęło. Nie tak to było. Nie tak to Pan Bóg zaplanował. Otóż, jeżeli przenieślibyśmy się znowu w czasie, w lata 30. naszej ery, gdzieś około 30. roku po śmierci Pana Jezusa, do Jerozolimy, to trafilibyśmy na niezwykłe wydarzenie, które miało miejsce w jakim czasie? W czasie żydowskiego święta Szawłot, czyli w święto tygodni, a inaczej w święto Pięćdziesiątnicy. To już nam bardziej swojsko brzmi. Święto Pięćdziesiątnicy dlatego, że
To święto miało miejsce 50 dni po święcie Paschy. To było niezwykłe wydarzenie i chciałbym, byśmy troszeczkę się nad tym pochylili, ponieważ kiedy byśmy studiowali Księgi Mojżeszowe, to dowiemy się, że 50 dni po święcie Paschy był czas nadania prawa Bożego na górze Synaj dla Żydów. I Żydzi do dzisiejszego dnia w święto Szawłot, nie tylko to jest święto tych drugich plonów, tych świętoplonów, ale też jest to święto nadania Tory, nadania prawa Bożego na Synaju. Bardzo ciekawą rzeczą jest, że Pan Bóg w swoim planie, w którym nie ma miejsca na żaden przypadek, wybrał właśnie to święto, żeby posłać Ducha Świętego właśnie gdzieś w tych latach 30. po Chrystusie. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że Pan Bóg w swoim słowie obiecuje narodowi żydowskiemu, że zmieni ich serca z kamiennych na mięsiste, że swoje prawo wypisze na tablicach ich serc, nie na tablicach kamiennych. A właśnie w święto Pięćdziesiątnicy, w święto Szawłot, Żydzi obchodzą dzień, w którym nadane zostały im tablice kamienne na Synaju. Ale właśnie Pan Bóg wybrał to święto, żeby te prawo z tablic kamiennych poprzez Ducha Świętego wypisać na tablicach ich serc. I to dokładnie stało się właśnie w to święto, w święto Szawłot, w święto Pięćdziesiątnicy. Tak więc od tego wydarzenia datujemy powstanie pierwszego Kościoła. Tak wszyscy ogólnie to przyjęli i tak to jest. A ściślej rzecz ujmując, powstała pierwsza kongregacja Żydów mesjańskich. Dlatego, że wszyscy, którzy otrzymali Ducha Świętego, byli albo Żydami, albo, Słowo Boże mówi, prozelitami, czyli nie Żydami nawróconymi na judaizm. Więc ta historia dotyczyła tej grupy ludzi. I dobrze, jeżeli się dobrze orientujecie w Słowie Bożym, a w to nie wątpię, to zdajecie sobie sprawę, że wcale wtedy nie nazywano ich jeszcze chrześcijanami. Wcale nie, jeszcze do tego nie doszło. Co to jest kongregacja mesjańska? To jest zgromadzenie Żydów, którzy wyznają Jeszuę, Jezusa, jako swojego Mesjasza i Zbawiciela. To był właśnie początek społeczności mesjańskiej. Musimy pamiętać, że Kościół pierwotny, czy Kościół pierwszy, jakbyśmy to powiedzieli, składał się wyłącznie z Żydów. Z Żydów, których zwano też Nazarejczykami, tak ich określano, czyli tymi, którzy naśladują życie i drogę Jezusa z Nazaretu. Piotr, czyli Kefa, Miriam, czyli Maria, Jakob Hacadik, czyli Jakub Sprawiedliwy, który był przecież pierwszym biskupem tego tworzącego się kościoła w Jerozolimie. Moglibyśmy dalej wymieniać różne imiona, które przecież były imionami żydowskimi. W końcu nastaje rok 34, gdzie Piotr poprzez nawrócenie Korneliusza, jest to bardzo ważne wydarzenie, o tym warto pamiętać, bo poprzez to wydarzenie widzimy, jak wyrasta malutka gałązka kościoła z pogan. Dopiero wtedy, w 34 roku, kiedy Korneliusz się nawraca, to są te prapoczątki tej gałązki pogan, która została wszczepiona przez Boży plan zbawienia właśnie do drzewa oliwnego. To były początki Kościoła, który zaczął składać się już nie tylko z Żydów, ale do którego dołączają także nieżydzi. Dalej mamy rok 62, kiedy ukamienowano właśnie tego pierwszego biskupa czy prezbitera Kościoła w Jerozolimie, Jakuba Sprawiedliwego. Jego następcą zostaje stryjeczny brat Pana Jezusa, którego zwano Szymon albo Symeon ben Kefa. Później we wczesnym kościele, jak to już wcześniej wspomnieliśmy, wszyscy byli Żydami. Nawet później, w ciągu historii tej społeczności, znakomita większość była żydowska. Oni wszyscy wiernie trzymali się tradycji żydowskich, zwyczajów, nakazów. Nadal mężczyźni poddawali się rytualnemu obrzezaniu swoich synów, a każdy piątek wieczorem obchodzili szabat. Tak jak przekazuje nam Słowo Boże w Dziejach Apostolskich, zawsze byli w świątyni. A więc mieli łączność nierozerwalną ze świątynią i zresztą, siłą rzeczy, z resztą społeczności żydowskiej, jaka ich otaczała. Po wspomnianym Jakubie Sprawiedliwym było jeszcze 15 przywódców Kościoła Jerozolimskiego, którzy byli Żydami.
byli natchnieni przez Ducha Świętego, prowadząc właśnie tą jerozolimską kongregację mesjańską, tak byśmy mogli to określić. To właśnie oni emanowali na cały ówczesny teren, na cały ówczesny znany świat rzymski, z tym kościołem, o dziwo nie z Rzymem, ale z kościołem w Jerozolimie. Bardzo się liczono. W sprawach wątpliwych to właśnie do Jerozolimy wysyłano zapytania, tak możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich, kiedy miano jakieś wątpliwości, kiedy z czymś się nie zgadzano, posyłano pytania do braci w Jerozolimie. I tam rozstrzygano te wszelkie spory, tam też oczekiwano wykładni Bożego Słowa, Bożego Prawa, jak my mamy żyć, naśladując Pana Jezusa Jeszuę, Mesjasza. Ostatnim biskupem pochodzenia żydowskiego był człowiek o imieniu Juda albo Judasz, bo to tak wymiennie używano, z tego powodu, że to imię Judasz nie było zbyt popularne po tym, co się stało po zdradzie właśnie jednego z uczniów Pana Jezusa. Historia toczyła się dalej i jak wiemy, w 66 roku wybuchło powstanie przeciwko Rzymowi. Wówczas członkowie Kościoła Jerozolimskiego przenieśli się do Pelli w Perei. Jest to terytorium za Jordanem, no współczesna Jordania. Mogliśmy to widzieć na mapkach właśnie po wschodniej stronie Jordanu. Po upadku powstania w roku 70 Nazarejczycy, czyli Żydzi wierzący w Mesjasza Jeszuę, powracają do Jerozolimy. Wiemy dobrze, co Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, kiedy się to wszystko zacznie dziać. Uciekajcie z miasta, nie bądźcie tam. Więc bardzo dosłownie wierzący Żydzi w Jezusa wzięli sobie to do serca i kiedy nastąpiło to oblężenie Jerozolimy i świątyni, oni wyszli z miasta. Oni właśnie uciekli i schronili się w Pelli. Niestety trzeba powiedzieć, że ci Żydzi, którzy powrócili do Jerozolimy, powrócili do całkiem innej rzeczywistości. To już nie było to samo. W tej rzeczywistości, do której powrócili w roku 70, nie było już wielkiej świątyni jerozolimskiej. Patrząc od strony żydowskiej, był to najtragiczniejszy moment w historii tego narodu. Oto zburzenie świątyni poprzez późniejszego cesarza Tytusa zakończyło pewną epokę w historii narodu żydowskiego. Nagle skończył się kult ofiarniczy, skończyła się służba kapłanów, lewitów, których było setki przecież, którzy byli zaangażowani w życie świątyni, w obsługiwanie świątyni. Skończyło się pielgrzymowanie co roku na święta do Jerozolimy, ponieważ nie było tego głównego obiektu kultu, jakim była świątynia w Jerozolimie. Przestało istnieć też wiele ugrupowań żydowskich, które w ten czas do tego momentu istniały. Wiemy chociażby ze Słowa Bożego, że byli to Herodianie, byli to faryzeusze, byli to saduceusze, byli to zeloci, byli to sykariusze. Wiele innych moglibyśmy wymieniać jeszcze, o których Słowo Boże nie mówi, ale inne źródła pozabiblijne mówią nam, że było wiele mniejszych albo większych ugrupowań żydowskich, które nadawały ton życiu religijnemu właśnie w tym okresie. Tym samym musimy powiedzieć, że skończyła się epoka judaizmu świątynnego, epoka judaizmu biblijnego. Już nic nie miało być takie same jak przedtem. Tym samym bardzo ważnym jest to, że ta epoka się skończyła, epoka judaizmu biblijnego, do której odnosił się Pan Jezus na kartach Ewangelii, do której odnosili się też apostołowie. Pan Jezus był wychowany w epoce judaizmu, religii judaizmu świątynnego i biblijnego. I tutaj trzeba takiej uwagi odnośnie tego, że nie możemy patrzeć na to, co mówił Pan Jezus do Żydów na kartach Ewangelii z perspektywy judaizmu, jaki znamy dzisiaj. Dzisiejszy judaizm, judaizm rabiniczny bardzo daleko już odszedł od judaizmu, który był w czasach Jezusa, który był w czasach świątyni, który był właśnie w okresie tego judaizmu biblijnego. Musimy to rozróżnić. Właśnie po zburzeniu świątyni, po tym traumatycznym okresie dla Żydów, ci, którzy przetrwali to oblężenie, to straszliwe oblężenie, którym udało się uciec, którym udało się uniknąć albo miecza rzymskiego, albo schwytania do niewoli. Wiemy, że Józef Flawiusz mówi o tym, że cena za niewolnika była mniejsza niż za konia wtedy na targu niewolników. Tak masowo byli Żydzi sprzedawani do niewoli. Nie tylko w czasie tego powstania, ale też kolejnego, o którym później wspomnimy.
Cudem ocalony z płonącej Jerozolimy, jeden z liderów, jeden z takich autorytetów z ruchu faryzeuszów właśnie, Johanan ben Zakkai, stał się później założycielem słynnej Akademii w Jawne albo w Jamni. Tak to też historia nam podaje. Tam zaczęły się właśnie kształtować zręby judaizmu rabinicznego. Tam zaczęto przerabiać tą tradycję żydowską, tworzyć z tego, co jeszcze zostało po zburzeniu świątyni, coś na wzór nowego rodzaju judaizmu, który pozwoliłby przetrwać narodowi żydowskiemu. Przypuszcza się, bo to też nie jest do końca ustalone, że właśnie w Jawne ustalono ostateczny kształt kanonu Biblii hebrajskiej, który później przyjął Marcin Luther w dobie reformacji i którą my się posługujemy w naszych Bibliach, na przykład warszawskich. Ten kanon się różni od kanonu Biblii tłumaczonej z języka hebrajskiego na grecki, tak zwanej Septuaginty. On jest różny, on jest inny. Ale właśnie przypuszcza się, że właśnie w Jawne uczeni żydowscy w ten czas ten kanon ustalali. Początek tej akademii w Jawne, tego zgromadzenia właśnie, można powiedzieć, rabinów, uczonych żydowskich, to są gdzieś lata pomiędzy rokiem 80 a 90. Wtedy to też ukształtował się na nowo Wielki Sanhedryn i w ten czas dokonała się taka ekskomunika ruchu Żydów mesjańskich, czyli takich, którzy wierzyli w Mesjasza, Jeszuę, w Jezusa. Zostali oni wyłączeni ze wspólnoty judaizmu rabinicznego i uznani za heretyków. Odłączono ich. Między innymi zarzucano im, że w czasie właśnie, kiedy było powstanie, kiedy była walka o świątynię, to oni uciekli z miasta. Oni się oddalili z Jerozolimy. Uznano ich za swego rodzaju zdrajców. I to też była przyczyna tego, dlaczego ich wyłączyli spośród siebie. Właśnie w tym czasie też datujemy taki rozwój tradycji rabinicznych, które później właśnie ewoluowały do formy tego judaizmu współczesnego. Był to też czas, kiedy nastąpiło właśnie to oficjalne wyłączenie tej grupy Żydów wierzących w Jeszuę, w Mesjasza. Następną ważną datą jest właśnie ten rok 132, w którym rozpoczęło się drugie powstanie żydowskie przeciwko Rzymowi. I to już było takie przypieczętowanie klęski, można powiedzieć, narodu żydowskiego w tym czasie. Jest rzeczą godną uwagi, że właśnie w tym powstaniu uczestniczyli już Żydzi mesjańscy. Uczestniczyli Żydzi, którzy wierzyli w Jeszuę, w Jezusa. Znakomita większość Żydów mesjańskiej kongregacji w Jerozolimie brała udział w tym powstaniu z innymi Żydami, którzy nie wierzyli w Jezusa. Razem, ramię w ramię walczyli, uznając, że jest to szczytny cel, aby walczyć o swoje wyzwolenie. Ale było to do pewnego momentu. Tym momentem, tą taką cezurą dla Żydów wierzących w Jezusa był czas, kiedy samozwańczym przywódcą tego powstania ogłosił się Szymon bar Koszyba, albo też bardziej znany jako Szymon bar Kochba, którego imię tłumaczy się jako syn gwiazdy. On ogłosił się przywódcą powstania, ale bardzo szybko wielu religijnych Żydów ogłosiło go Mesjaszem. Obwołało go, że o, to jest właśnie ten Mesjasz, który wyzwoli nas spod panowania rzymskiego. Pójdźmy za nim. On został okrzyknięty Mesjaszem, a w tym momencie Żydzi mesjańscy, Żydzi wierzący w prawdziwego Mesjasza Jezusa opuścili szeregi swoich współbraci, szeregi walczących o Jerozolimę żołnierzy żydowskich. I dlaczego? Dlatego, że oni wierzyli w Mesjasza, który przyszedł, który był, który odszedł, który ich zbawił i nie mieli nic wspólnego z tym Mesjaszem, którym został okrzyknięty właśnie Szymon bar Kochba. Byli oni później właśnie prześladowani przez innych Żydów, przez swoich żydowskich współrodaków za to, że jako zdrajcy znowu w najbardziej zaognionym czasie walki opuścili szeregi walczących i jakby odłączyli się od całej reszty Żydów. Od tej pory właśnie nastał taki wyraźny rozdźwięk pomiędzy Żydami, którzy nie uznawali Jezusa za Mesjasza, a Żydami, którzy w Niego wierzyli. Bo właśnie osoba Mesjasza tutaj zaczęła ich dzielić, bo jedni uznawali bar Kochbę za Mesjasza, a jedni uznawali Jeszuę, Jezusa za Mesjasza. I wiemy
niestety, że po upadku powstania Żydzi zostali wypędzeni z Jerozolimy, masowo sprzedawani na targach niewolników. Miasto dosłownie zaorano i zamieniono go na kolonię wojskową o nazwie Aelia Kapitolina. Cała Judea otrzymuje w ten czas nową, zupełnie nazwę i o dziwo ta nazwa bardzo swojsko brzmi w naszych uszach, bo oto Judea otrzymała nową nazwę, która brzmi Palestyna. Rok 135 po Chrystusie. Judea przez Rzymian zostaje nazwana Palestyną i nieprzypadkowo, dlatego że nazwa Palestyna była wzięta od źródłosłowu Filistea, czyli od źródłosłowu, który wiązał się z Filistynami, którzy byli jedni z najgorszych wrogów narodu izraelskiego w przeszłości. Do tego nawiązując, Rzymianie nazwali tę krainę Palestyna. To właśnie jest czas, w którym Palestyna powstaje w nazwie i powiem ku waszemu zdziwieniu, że to nie są czasy królów izraelskich, to nie są czasy Jezusa, a niestety tak czytamy w wielu mapkach w naszych Bibliach. W Biblii na przykład tysiąclecia spotkałem się osobiście z podpisaną mapką Palestyna w czasach królów Izraela. Więc to jest totalny nonsens. W czasach królów nie było czegoś takiego jak Palestyna. Nawet w czasach Jezusa nie było czegoś takiego jak Palestyna. A z tym dopiero mamy do czynienia 135 lat po śmierci Chrystusa. Więc takie nastąpiło przekłamanie w historii, tak na marginesie rzecz ujmując, iż teraz powszechnie wierzy się, że Palestyna to już od wieków, od tysiącleci istniała. A fakt jest taki, że to Rzymianie nazwali ten teren Palestyną. Wtedy właśnie wracając do naszego tematu, Żydzi dostali absolutny zakaz wstępu na terytorium Jerozolimy. Później troszkę to zluzowano i pozwolono im raz w roku przychodzić pod tak zwany mur płaczu. Czyli to nawet nie jest część świątyni, ta ściana płaczu, kotel, ściana zachodnia, różnie to nazywamy, ale jest to część muru oporowego, który powstrzymywał ziemię przed osuwaniem się. To jest właśnie ta część, ta dzisiejsza ściana płaczu. Oni mogli tam jeden raz w roku przychodzić, aby opłakiwać klęskę swoją, aby opłakiwać zburzenie świątyni. Jest to święto, które dzisiaj zwie się Tisza B'Av, święto opłakiwania świątyni, święto wspominania zburzenia właśnie świątyni. I w tym czasie, kiedy Żydzi dostali absolutny zakaz wstępu do Jerozolimy, to nie znaczy, że Kościół chrześcijański się nie rozwijał na tym terenie. Rozwijał się. Ale w większości złożony był on już nie z Żydów. Bardziej jego członkami byli nie Żydzi. Członkami tego Kościoła byli żołnierze rzymscy, którzy na przykład uwierzyli w Pana Jezusa. A pierwszym nieżydowskim biskupem tego Kościoła zostaje człowiek o imieniu Marek. Godnym podkreślenia jest też fakt, że po zburzeniu świątyni, a później po zrujnowaniu Jerozolimy, jerozolimska wspólnota Żydów mesjańskich traci na znaczeniu. Traci swój autorytet, można powiedzieć, jako centralny punkt, do którego odnosiły się różne wspólnoty wierzących w Jezusa na terytorium ówczesnego Cesarstwa Rzymskiego. Następuje coraz większy też rozdźwięk pomiędzy nieżydowską częścią Kościoła, a żydowską częścią Kościoła. Częścią nieżydowskiej części Kościoła, jak wspomniałem, został Marek, a innymi wspólnotami Żydów wierzących w Mesjasza przywódcami byli Żydzi. W 196 roku była taka znana dyskusja, która miała miejsce w Cezarei, spór, problem, jakbyśmy to nie nazwali, na temat tego, kiedy powinny obchodzić się święta Zmartwychwstania Pańskiego. I ta żydowska część Kościoła była zwolennikami tego, że powinno obchodzić się to w okolicach święta Pesach, święta Pasy, dlatego że w tym czasie został ofiarowany na krzyżu Mesjasz, Jeszua i później zmartwychwstał. Jednakże tej nieżydowskiej części Kościoła nie bardzo się to podobało, nie zgadzano się z tym i była to większość i postanowiono iść za głosem tej większości, której się to nie spodobało. Wyznaczono zupełnie inną datę obchodzenia świąt Zmartwychwstania Pańskiego i wyznaczono taki stały punkt, że to będzie niedziela.
I tak się oto stał. Ten spór zresztą coraz bardziej rozgorzał. Do rozpętania tego sporu przyczynił się jeden z właśnie nieżydowskich biskupów o imieniu Narcys, który był zwolennikiem przeniesienia daty świąt właśnie Zmartwychwstania Pańskiego. A spór ten zakończony został przez innego nieżydowskiego też lidera, bardzo wpływowego, imieniu Wiktor, a on ekskomunikował też biskupa Efezu. Biskup Efezu nie był Żydem, ale był to jeden z nielicznych, albo jedyny, który bardzo sprzyjał żydowskiej części Kościoła. On został usunięty ze swojego stanowiska, ekskomunikowany i po jego ekskomunice nastąpiła zupełna utrata łączności pomiędzy żydowskimi wspólnotami wierzącymi w Mesjasza, w Jezusa, a nieżydowskimi. Oni nie mieli już z sobą kontaktu, nie spotykali się po prostu ci prezbiterzy, ci biskupi, zupełnie jakby żyli dwutorowo, jedni sobie, drudzy sobie. Żeby pominąć wiele szczegółów, chciałbym jeszcze poruszyć fakt, który miał miejsce w roku 325. Był to sobór w Nicei. W skład członków tego soboru nie wszedł już żaden prezbiter, żaden biskup żydowskiego pochodzenia. Wszystko, co tam na tym soborze ustalano, to było ustalane właściwie przez ludzi, którzy mieli wręcz antyżydowskie nastawienie. Nie mieli zupełnie już tego zrozumienia, skąd wzięły się ich początki. Oni się już tak wszyscy różnili, Żydzi wierzący i nie Żydzi wierzący, że jeden fakt, do którego się tylko zgadzano, to był fakt, że pierwszym biskupem ich wszystkich był Jakub Sprawiedliwy, a później już nic im się nie zgadzało. Wszystko każdy uważał w inną stronę. W tym czasie w Tyberiadzie działał biskup żydowski, który nie został zaproszony na ten synod, właśnie na ten sobór w Nicei. Dalej w 376 roku biskupi, ojcowie Kościoła wydali specjalne pismo, które nosiło nazwę Panarion, przeciw herezji. I tu, żeby być obiektywnym, żeby być sprawiedliwym, to już wcześniej, właśnie w okolicach lat 90. Uczeni, rabini żydowscy właśnie w Jawne też do swojej modlitwy dołączyli Brikat Haminim, czyli takie błogosławieństwo, czy modlitwę przeciwko heretykom, przeciwko właśnie ludziom wyznającym Mesjasza. Ale tutaj już wiele lat, paręset lat później, został wydany też przez nieżydowskich biskupów, ojców Kościoła, taki właśnie przeciwko herezji. W tym piśmie ogłosili oni, że ci, którzy są Żydami i wyznają Mesjasza, Jeszuę, Jezusa, są uznani za heretyków. I ten podział dalej się pogłębiał. Jeszcze głębszy rozdział między wierzącymi Żydami a nieżydami nastąpił pomiędzy VII a VIII wiekiem. Wtedy to nastąpiła taka państwowa, odgórna, urzędowa likwidacja wszystkich wspólnot właśnie Żydów wierzących w Jezusa. Nie mieli prawa się zgromadzać, nie mieli prawa być oficjalnie uznani za Kościół, ponieważ zostali okrzyknięci za heretyków. Wiemy, dlaczego tak było. To stało się dlatego, że Kościół już właśnie na tym soborze w Nicei został ogłoszony oficjalnie jako kościołem państwowym. Przez cesarza Konstantyna został uznany chrześcijaństwo za religio licita, czyli prawną, prawnie wyznawaną w państwie rzymskim. I w sposób systematyczny, urzędowy zaczęto likwidować wszystkie wspólnoty Żydów wierzących w Jezusa. Po tym, od kiedy chrześcijaństwo dekretem tego właśnie cesarza Konstantyna było uznane za religię prawną, religię państwową, to można powiedzieć, że Kościół z prześladowanego stał się prześladującym. Zmieniły się nagle role, odwróciły się, minęły czasy Nerona, minęły czasy Aren i Lwów. Teraz odwróciła się rola i Kościół stał się tym, który powoli zaczął prześladować innych, który powoli zaczął nie tolerować też innych. Od tej pory podział pomiędzy tymi grupami był tak głęboki, że już właśnie za wyjątkiem wspólnego biskupa nic już nie przyjmowano za wspólne. Dalej muszę powiedzieć szczerze, że jeśli sięgamy głębiej w historię czasu średniowiecza i później, nie byłem w stanie dotrzeć do jakichś wiarygodnych źródeł, materiałów, które by mówiły nam coś o grupach Żydów, którzy uznawaliby się za Żydów i wierzyliby jednocześnie w Jezusa i samodzielnie się gdzieś zgromadzali. Ci Żydzi, którzy uważali się za Żydów,
chcieli wierzyć w Jezusa albo wierzyli w Jezusa, byli automatycznie wchłonięci przez Kościół powszechny i byli częścią tego Kościoła. A co z drugiej strony oznaczało, że nie mieli prawa być Żydami, tak jak sobie to wyobrażali. Musieli być częścią tego Kościoła. Na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, nie ma jakichś takich źródeł. Być może istniały takie grupy, nie wiemy. Ale no, trudno jest mówić o czymś, co nie jest możliwe, żeby wykazać. W każdym bądź razie, jak już mówiłem, jeżeli byli tacy Żydzi, a byli, stawali się częścią Kościoła. To stosunkowo nowe zjawisko we współczesnej, nowożytnej historii, które nazywamy judaizmem mesjańskim lub mesjanistycznym, inni też tak to określają, rozpoczęło się w roku 1866. Na nowo jakby zaczęto mówić na ten temat troszeczkę głośniej. Był to czas, kiedy w Wielkiej Brytanii zostało założone Towarzystwo Żydowsko-Chrześcijańskie. I dało to taki nieśmiały początek wspólnotom mesjańskim w okresie nowożytnym. Później w 1915 to stowarzyszenie było założone w Stanach Zjednoczonych, a później przekształciło się w Międzynarodowy Alians Żydowski w Stanach Zjednoczonych z siedzibą w 1925 roku. Jednakże pierwsza synagoga mesjańska powstała trochę bliżej nas, nie za oceanem. Powstała w Kiszyniowie, w stolicy dzisiejszej Mołdawii. Tam pewien rabin, który często podróżował do Izraela, do Ziemi Świętej, do tej Ziemi Obiecanej, doszedł do poznania Pana Jezusa jako swojego Mesjasza. I postanowił podzielić się ze starszymi synagogi w tym. I tak Pan Bóg zlał na nich swojego ducha, że oni wszyscy przyjęli, uznali Mesjasza za swojego Zbawiciela, łącznie z wszystkimi członkami synagogi. Nagle stało się tak, że religijna, ortodoksyjna synagoga w Kiszyniowie przekształciła się gremialnie w całości w synagogę mesjańską. Zbiorowisko Żydów, zbiór Żydów, którzy wierzyli wspólnie w Mesjasza Jeszuę. I to było gdzieś pod koniec XIX wieku i w ten sposób uznaje się, przyjmuje się w historii ruchu mesjańskiego, że to była pierwsza synagoga mesjańska, jaka powstała. Obecnie kontynuatorem tego Międzynarodowego Aliansu Żydowskiego jest takie Międzynarodowe Stowarzyszenie Mesjańskich Kongregacji i Synagog. Oni się jednoczą w takim międzynarodowym stowarzyszeniu. Co na temat Izraela? Czy w Izraelu ten ruch się rozwinął? Oczywiście rozwinął się i taką datą, taką cezurą, taką datą charakterystyczną jest rok 1967, kiedy została zarejestrowana w Izraelu, czy utworzona pierwsza synagoga mesjańska. I to jest też bardzo ciekawy fakt w historii nowożytnej Izraela, ponieważ właśnie w tym roku, w 1967, jak mówiliśmy na poprzednim wykładzie, Jerozolima stała się w całości własnością Żydów. Istnieje fragment Bożego Słowa, który mówi o tym, że czasy pogan będą powoli się kończyć, kiedy Jerozolima przestanie być deptana przez pogan. To jest taki temat, to jest taka myśl, która nie jest jakimś dogmatem. Jest to takie moje głośne rozważanie, czy przypadkiem ten 67 rok to nie jest początkiem końca czasów pogan. Ja nie mówię, że końcem, ale początkiem pewnego procesu, który coraz bardziej się rozwija. A widzimy to wyraźnie, że Pan Bóg okazuje łaskę swojemu ludowi, że więcej i więcej też Żydów poznaje Jezusa jako swojego Zbawiciela. Wyobrażenie Jezusa, do którego nastawienie kształtowało się przez wiele żydowskich pokoleń, takie negatywne i słusznie tak się kształtowało, bo taki obraz Jezusa był przedstawiony przez chrześcijaństwo. Teraz wielu młodych Żydów doszło do takiego wniosku, że należy to zmienić. Dzisiaj nie tylko uznaje się Torę, Pięcioksiąg Mojżesza, proroków, pisma za dziedzictwo narodu izraelskiego, ale w szkołach też Nowy Testament uczy się i uznaje się jako część dziedzictwa tego narodu. I to nie jest już obce wielu młodym Żydom, wielu Żydom młodego pokolenia. Nowy Testament, który po hebrajsku nazywany jest Brit Hadasha, czyli Nowe Przymierze, uznaje się jako część kulturowego dziedzictwa narodu Izraela. Kiedy pojedziecie do Izraela i będziecie na wycieczce, przewodnik
nawet Żyd religijny, będzie oprowadzał was po ziemi Izraela, on bardzo doskonale się będzie orientował, gdzie był Pan Jezus, co On mówił, gdzie On chodził, w jakich miejscach przebywał. Więc tego się uczy powszechnie. I to jest też taki przyczynek do tego, że ludzie zaczynają zaglądać do Nowego Testamentu. Nie jest to dla nich jakaś księga zakazana, tylko jeżeli uczy się w szkołach, jeżeli wspomina się publicznie, zaczyna się też taki proces ciekawości, zaglądania do tej księgi. Uznana jest za część dziedzictwa tego narodu. No bo przecież napisana przez Żydów dobra nowina, której przedstawili życie i misję swojego Mesjasza, przeniesiona na powrót do żydowskiego myślenia, do tego kraju, odkryta na nowo, okazuje się, że jest to księga na wskroś żydowska i też tak odbierana jest przez wielu Żydów. Jednak nie jest to takie łatwe, jakbyśmy sobie mogli pomyśleć. Bo jeżeli nie Żyd przyjmuje Jezusa, uznaje Go za swojego osobistego Zbawiciela, Mesjasza, nie ma w tym żadnej trudności czy problemu. Natomiast problem rozpoczyna się, jeżeli Żyd, który spotyka się z Mesjaszem, przyjmuje Go jako swojego Zbawiciela, dla niego to już nie jest takie łatwe i takie proste. Prawie każdy prawowierny Żyd, który spotyka się z Mesjaszem, ja Pan próbuję pokazać, co się dzieje w umyśle religijnego Żyda, kiedy on przychodzi do Mesjasza. Następuje w takim człowieku pewien kryzys tożsamości. On zaczyna się zastanawiać. Wynika to z wielu świadectw i wypowiedzi też ze strony Żydów, którzy poznali Jezusa. Taki Żyd zadaje sobie pytanie, kim ja właściwie jestem? Czy mam się uważać za chrześcijanina w tradycyjnym znaczeniu? Czy mam się utożsamiać z tym tradycyjnym chrześcijaństwem? No bo przecież nadal jestem silnie związany z moją wspólnotą, z moimi sąsiadami, z moją synagogą. Tam, gdzie chodzę, te wspólnotowe więzi w synagogach są wiele silniejsze niż czasami w kościołach. To zupełnie inaczej też wygląda. Więc taki Żyd zadaje sobie pytanie, kim ja teraz będę, kim ja teraz jestem? Przecież nadal jestem zobowiązany przez przepisy Starego Testamentu. Oto teraz to wszystko nie jest już środkiem prowadzącym do zbawienia. Prawda. To wszystko w moim życiu jest czymś, przecież co pomaga mi żyć według Bożej woli. Jak to wszystko pogodzić? Takie dylematy, takie pytania pojawiają się nieomal w każdym żydowskim umyśle i sercu Żydów, którzy wierzą tak prawowiernie jak inni Żydzi. Czyżby skrupulatne przestrzeganie Tory, przekazań, przepisów nie było już warunkiem dostania się do nieba? Tak myślą sobie prawowierni Żydzi, przecież którzy byli od dzieciństwa wychowywani w świetle przykazań Tory, w świetle przykazań prawa, prowadzeni byli według tych wskazówek. I uwierzcie mi, że to jest naprawdę niełatwo i to jest naprawdę kryzys, pewien kryzys tożsamości. Dla wielu z nich czasami potrzeba wiele czasu do tego, aby sami siebie uznali za Żydów w nowej odsłonie, w nowym wyznaniu, jako Żydów, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa. Co myśli sobie prawowierny Żyd, kiedy otwiera list do Galacjan, rozdział 2, 16 werset, gdzie mowa jest o tym, że jedynie wiara w Chrystusa jest tym, co jest najważniejsze. Nagle to wszystko, w czym został wychowany, co mu zostało wpojone, nie jest już środkiem do tego, żeby był zbawiony, żeby miał życie wieczne. Oto zmienia się punkt ciężkości. On przechodzi z prawa na Chrystusa. Usprawiedliwienie przez zakon, przez prawo już nie funkcjonuje tak, w taki sposób, w jakim ktoś został wychowany. Burzy to cały porządek, który od wieków jest w narodzie żydowskim, od dziecka są tak wychowywani. Z drugiej strony, kiedy inni Żydzi przejdą już przez ten proces utożsamienia się, odkryją swoją tożsamość na nowo, odkryją swoją tożsamość też z narodem swoim, mogą powiedzieć, że nareszcie są Żydami. Że będąc Żydem, powróciłem do Boga Izraela poprzez właśnie Jezusa, poprzez Mesjasza. Żydowskie święta, w których nadal uczestniczę, zawierają już nową treść. I mają już nowe znaczenie. Zaczynam je lepiej rozumieć właśnie przez Mesjasza. Zaczynam lepiej rozumieć, co to znaczy być prawdziwym Żydem. Do takich odkryć przychodzą właśnie Żydzi, którzy wierzą w Mesjasza. Ja i mój naród możemy uczestniczyć w zbawieniu. Wreszcie możemy osiągnąć to, co jest zawarte w naszym powołaniu, mówią
Żydzi, którzy uwierzyli w Mesjasza, bo przecież powołani zostaliśmy do tego, żeby być światłem dla narodów. Kiedy posłuchalibyście świadectw prawowiernych, religijnych Żydów, którzy podążają za Jezusem, to z pewnością usłyszelibyście tego typu wypowiedzi. Ludzie tak właśnie myślący, jak już wspomniałem, powołali do życia pierwszą kongregację mesjańską w Izraelu w 1967 roku. I od tego roku datuje się rozwój ruchu mesjańskiego właśnie w ziemi Izraela coraz większy. Byli to emigranci, a obecnie wśród nich są też również ci, którzy urodzili się w tej ziemi, którzy są już nie przybyszami, ale są urodzeni w tej ziemi, których nazywa się często Sabra, od takiego określenia pewnego rodzaju kaktusa, który jest bardzo kolczasty na zewnątrz, ale jak się go rozłupi, to w środku ma bardzo słodki i miękki miąższ. Wielu z tych, którzy zakładali synagogę mesjańską, utraciło przecież swoich bliskich i krewnych w Holokauście, tak samo jak ich współbracia, którzy nie wierzą w Jezusa jeszcze, którzy nie są mesjańskimi Żydami. Jedni żyją w kibucach, inni żyją w miastach. Wszyscy oni służą przecież w armii Izraela, niezależnie od pochodzenia czy osobistych historii. Łączy ich jedno. Tych, którzy wierzą w Pana Jezusa, łączy ich nie tylko wspólna służba w armii czy wspólna historia, przeszłość, ale łączy ich to, że Jeszua jako ich brat przyszedł na świat i zgodnie ze słowami Starego Testamentu już od dawna przeznaczony był dla swojego ludu izraelskiego. On przecież sam powiedział, że przyszedł do owiec zaginionych z domu izraelskiego, z domu Izraela. Przez to, że złożył doskonałą ofiarę za swój własny lud, również przygarnął też do siebie inne narody. I takie to jest właśnie mesjańskie zrozumienie misji Jezusa. Takie przekonanie łączy tych, którzy tworzą wspólnoty mesjańskie w Izraelu. Jednak, tak jak mówię, nie jest tak ani łatwo, ani gładko, jakby nam się to wydawało. Dlatego, że w narodzie izraelskim panuje ciągle duży sceptycyzm do tej grupy wierzących. Ciągle czymie się ich na dystans. Pomimo, że od 1967 roku przeszło już wiele lat, to jednak wielu Izraelczyków z rezerwą odnosi się do nowego w sumie dla nich zjawiska. Należy stwierdzić tutaj też dość smutny fakt, że Żydzi są dość tolerancyjni wobec chrześcijan, nie Żydów, którzy mieszkają w Izraelu. Owszem, możesz sobie mieszkać, możesz sobie wierzyć w co chcesz, nie ma problemu. Są nawet tolerancyjni wobec Żydów, którzy wyznają hinduizm, buddyzm, wobec Żydów areligijnych. Ale już nie jest tak łatwo, jeżeli chodzi o Żydów, którzy wyznają Jezusa jako swojego Zbawiciela. Nagle przestaje się ich uznawać za Żydów. I niestety to jest taka przykra prawda. Ale muszę wam powiedzieć, że w ostatnich latach dokonała się bardzo ciekawa rzecz. Myśmy gościli tu w naszym kraju właśnie w ramach konferencji Stowarzyszenia Służba Szalom w Lublinie pewnego mesjańskiego, żydowskiego brata o imieniu Dawid Ortiz. Nie wiedzieliśmy w ten czas, w 2002, nie wiedzieliśmy wówczas, że Pan Bóg jego rodziny użyje do tego, że ruch mesjański będzie zupełnie inaczej teraz postrzegany w Izraelu niż był kiedyś. Wydarzenie, które miało miejsce w jego rodzinie kilka lat temu, miało miejsce w święto Purim. Jego syn Ami, tu trzeba dodać, że święto Purim to jest radosne święto, tak jak to wynika z Księgi Estery, gdzie wielu Żydów wzajemnie obdarowuje się prezentami i jego syn wrócił skądś z jakiegoś spotkania i przed drzwiami swojego mieszkania pięknie zapakowaną paczkę dostał z jakimiś słodyczami, to wszystko było pięknie zapakowane, wniósł ją do domu, postawił na blacie kuchennym, w momencie, kiedy ją tam postawił, paczka wybuchła. Porozrywało mu całe ciało, te odłamki z tej bomby po prostu w całym ciele miał, stracił słuch. Tam leżał po prostu w kałuży wielkiej krwi. Kiedy jego tato właśnie, Dawid Ortiz, przyszedł do domu, zastał taki widok, to było coś strasznego. On wiele godzin klęczał w piwnicy i pytał: Panie, dlaczego to się stało? Co Ty masz na celu? Jak to w ogóle było możliwe? I wiecie, wtedy, po tym zamachu,
ta afera stała się bardzo głośna w całym Izraelu. Wszystkie media o tym mówiły, tym bardziej, że rozpoczęto śledztwo, jak doszło do tego zamachu. I okazało się, że autorami tego zamachu byli ultraortodoksyjni Żydzi, którzy bardzo sprzeciwiali się tym, którzy wierzą w Mesjasza. I nagle zaczęto głośno mówić o ruchu mesjańskim w Izraelu. Dotychczas jakoś tak się przytłumiało ich istnienie, pomijało się gdzieś, ale od tego momentu tej tragedii, która zdarzyła się właśnie w rodzinie Ortizów, zaczęto mówić głośno o ruchu mesjańskim w telewizji, w reportażach. Zaczęto mówić, co to są za ludzie, kim oni są, w co wierzą. Mało tego, Pan Bóg w cudowny sposób zaczął uzdrawiać tego syna, tego Amiego. Wszyscy go już skazali na niebyt właściwie, ale on odzyskiwał pomalutku słuch, przeszedł przez szereg operacji skomplikowanych. Ja już nie jestem w stanie wam wszystkiego zreferować, ale Pan Bóg przeprowadził tę rodzinę przez olbrzymie cierpienie, horrendalne cierpienie. Po to tak użył ich, żeby idea ruchu mesjańskiego wypłynęła na powierzchnię w Izraelu, żeby zaczęto o tym głośno i publicznie mówić. I już nic nie wygląda tak samo, jeśli chodzi o sprawę ruchu mesjańskiego, jak było to do tego zamachu. I wielu teraz Izraelczyków wie, doskonale orientuje się, co to są Żydzi mesjańscy. Po prostu oni przez to wypłynęli na powierzchnię. Ważną sprawą jest też to, że jest pewnego rodzaju niezrozumienie. Pomimo tej tragedii otworzyły się nowe możliwości, można powiedzieć, w ruchu Żydów mesjańskich. Jest też wielki problem z tym, że Żyd wierzący w Jezusa jest takim samym Żydem jak inni. Był z tym problem, ale właśnie po tym wydarzeniu nagle wszyscy odkryli, że przecież to są tacy sami ludzie jak my. Oni też są Żydami. Wbrew temu, że tak się przyjęło, że każdy, kto uwierzy w Jezusa, już nie jest Żydem, to po tym wydarzeniu nagle zaczęto bardziej pojmować tą ideę, sprawę ruchu mesjańskiego. Zaczęto ich uznawać bardziej za Żydów, chociaż to nie jest tak powszechne. Dalej wiele ortodoksyjnych ugrupowań, wiele religijnych ugrupowań, każdego, kto wierzy w Jezusa, nie uznaje za Żyda. Ale nie jest to również problem tylko Żydów. Jest to też problem współczesnego Kościoła. Problem tożsamości. Jak, z czym, z kim mamy utożsamiać we współczesnym Kościele Żydów wierzących w Mesjasza. Kościół ma problem z przyporządkowaniem mesjańskich Żydów. Wiele współczesnych kościołów w odniesieniu do Żydów mesjańskich potyka się o pewien fakt, o pewne sprawy. Potyka się na przykład o to, że znakomita większość Żydów, którzy wierzą w Jezusa, w Mesjasza, nadal obrzezuje swoich synów, nadal świętują szabat, a nie niedzielę. Jak se z tym poradzić? Jest to kamieniem potknięcia dla wielu wierzących w wielu kościołach. Nie potrafią oni zrozumieć tego, że wierzący Żyd w Jezusa nadal obrzezuje swojego syna, nadal święci szabat, nadal w święto Jom Kippur pości i modli się z całym swoim narodem. Jest to problem, który występuje we współczesnym chrześcijaństwie w odniesieniu do Żydów wierzących w Jezusa. Wielu chrześcijan dopatruje się tutaj niedopuszczalnego zawrotu do żydostwa, do zwrotu do zakonu, do prawa, etc. Dla wielu jest to niegodne przyjęcia. Dlatego wiele razy mesjańscy Żydzi wyłączani są poza nawias współcześnie pojmowanego chrześcijaństwa. Jest pewien problem, jak ich utożsamić. Mówi się, że to nie jest pełne nawrócenie, bo przecież Chrystus uwolnił nas od prawa. My już nie musimy tego przestrzegać, ale to nie jest mentalność żydowska. Tak jak mówiłem, w umyśle prawowiernego Żyda, który poznaje Mesjasza, jest zrozumienie, że wierząc w Mesjasza, może dopiero być prawdziwym Żydem. Wiara w Jezusa, wiara w Mesjasza nie pozbawia go jego żydowskiej tożsamości. Trzeba nam wiedzieć, że istnieje też inna skrajność w Kościele. Dla niektórych Żydzi mesjańscy zdają się być czymś jakby świętym, czymś ubóstwianym, bowiem ich nowa teologia jest najprawdziwszą i jedyną teologią.
To jest kolejna skrajność w Kościele. Tak więc istnieją dwie grupy chrześcijan z narodów, którzy najchętniej, jedna by najchętniej judaizowała wszystkie swoje nauki chrześcijańskie, a druga zupełnie skrajnie odcina się od wszystkiego, co się wiąże z wierzącymi Żydami w Jezusa. Tak więc są tacy, którzy absolutnie się odcinają od ruchu mesjańskiego, ale są też tacy, którzy wręcz uwielbiają i uświęcają mesjańskich Żydów w takim ponadnaturalnym wymiarze. Niestety to nie na tym polega rzecz. Za bardzo skrajne za albo za bardzo skrajne przeciw mesjańskim Żydom da się rozpatrywać tylko i wyłącznie w kontekście całej historii Kościoła. Tych 2000 lat relacji chrześcijaństwo-żydowskich pokazuje nam to, że pomiędzy chrześcijanami a Żydami ciągle istnieje jakaś próżnia. Jak do tej pory próbowano wypełnić tą próżnię niewystarczającymi jednak środkami oraz jakąś niejasną teologią. Próbowano jakąś tą pustkę zapełnić. Wydaje się, że właśnie ruch judaizmu mesjańskiego idealnie wypełnia tą próżnię pomiędzy prawowiernymi Żydami a chrześcijanami z narodów. Są oni takim jakby łącznikiem. Jak już wspomniałem, dla wielu chrześcijan prawo przezwyciężone jest na krzyżu. Jest więc to zbędny ciężar, od którego Chrystus nas wyzwolił. A to, że Żydzi mesjańscy zachowują prawo, to wielu chrześcijan uważa za błędną naukę. Często lekceważy się przekonanie mesjańskich Żydów, którzy mówią czy uznają, że prawo przecież nie jest środkiem do zbawienia. Nie uznają, wierzący Żydzi w Mesjasza Jeszuły nie uznają prawo i zakon za środek do zbawienia. Jest to jedynie dla nich porządek, dla ich domu wiary, według jakiego oni, do jakiego się stosują, jednak nie uznają tego za środka do zbawienia. Tak jak chrześcijanie podporządkowują się wielu zaleceniom wydanym przez ojców Kościoła, bądź to przez starszych, bądź to przez prezbiterów, tak Żydzi mesjańscy takie rozporządzenia zastępują biblijnymi przykazaniami, które sam Bóg ustanowił dla nich jako przykazania wieczne. Niewątpliwie przestrzegali je pierwsi chrześcijanie, którzy też niewątpliwie byli Żydami. Kiedy popatrzymy na czas współczesny, to szacuje się, że około 20 tysięcy Żydów mesjańskich rozsianych jest na terytorium Izraela. Chociaż powiem szczerze, te dane są tak enigmatyczne, że trudno to tak 100% powiedzieć. Takie szacunki są. Oni rozsiani są na terytorium Izraela gdzieś w około 70 kongregacjach. W takich wspólnotach. Oczywiście trudno jest ustalić dokładną liczbę, gdyż pośród nich są duże wspólnoty, ale też są maleńkie grupy, całkowicie przecież niezależne od siebie. Dotychczas nie udało się utworzyć w Izraelu czegoś na wzór aliansu, takiej wspólnoty wszystkich kongregacji mesjańskich w tym kraju. Powodem tego jest to, że są oni bardzo niezależni, różnią się od siebie, a jest to też odzwierciedleniem tego, co dzieje się w świecie chrześcijańskim. Jak wiele jest wyznań, jak wiele jest różnych denominacji i każdy różni się od każdego i każdy myśli, że ma rację i każdy myśli, że idzie w dobrym kierunku. Jednakże to jest jakby takie odzwierciedlenie tego, co dzieje się w świecie chrześcijańskim. Czasami dochodzi jednak do spotkań pomiędzy kongregacjami. Jedno z takich największych spotkań Żydów mesjańskich miało miejsce kilkanaście lat temu naprzeciwko Knesetu w Parku Róż. A myślę, że kolejne takie bardzo duże miało miejsce w tym roku w Tel Awiwie, gdzie wiele wspólnot mesjańskich się zgromadziło, gdzie wielu też młodych Żydów przyjęło Mesjasza Jeszuę i był to taki bardzo dobry czas właśnie. Ruch mesjański nie rozwija się może w takim spektakularnym tempie, jakbyśmy tego oczekiwali, ale Pan Bóg czyni swoją pracę wśród swego narodu aż do momentu, kiedy zawołają Baruch Haba Beshem Adonai, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. To powiedział Pan Jezus do Żydów, mówiąc, nie ujrzycie mnie, aż nie powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. A Słowo Boże mówi przez apostoła Pawła, jak mają uwierzyć, jeżeli nie słyszeli. Prawda? I tak krok po kroku zaczynają słyszeć, zaczynają wierzyć. Naszym zadaniem jest to, do czego chciałbym każdego z nas zachęcić. Abyśmy modlili się, aby ruch mesjański był coraz silniejszy i aby był bardziej zjednoczony, aby bardziej przebijał się jednym głosem wśród swoich współbraci. Aby oni mogli w końcu zawołać po swojego Mesjasza. Na zakończenie
przytoczę taką znaną wypowiedź pisarza żydowskiego, który funkcjonował, pisał, tworzył pod pseudonimem Shalom Ash i napisał, jak dla mnie, najpiękniejszą książkę o życiu i misji Pana Jezusa. Ta książka w języku jidysz brzmiała Der Mensch von Nazareth, a po polsku została wydana pod tytułem Mąż z Nazaretu. Oto co powiedział on w takim osobistym wywiadzie dla nowojorskiej gazety The Christian Herald w 1944 roku. Nie mogłem się powstrzymać, tutaj cytuję jego wypowiedź, nie mogłem się powstrzymać, więc musiałem napisać o Jezusie. Od chwili, kiedy go spotkałem, nie opuszczał mojego serca i umysłu. Mówi to Żyd, który nigdy oficjalnie nie powiedział, czy nie przyznał się do tego, że przyjął Jezusa jako swojego Mesjasza. Ale mówi, od kiedy go spotkałem, nie opuszczał mojego umysłu i serca. Wychowałem się na granicy Polski i Rosji, co nie było najlepszym miejscem dla Żyda, aby usiadł i pisał o życiu Jezusa Chrystusa. Jednakże przez te wszystkie lata idea, że można było tak po prostu uczynić jego opis realnym dla każdego czytelnika, bardzo mnie fascynowała. Dla mnie Jezus Chrystus jest wyróżniającą się osobowością wszystkich czasów, całej historii, zarówno jako Syn Boży, jak i Syn Człowieczy. Wszystko, cokolwiek powiedział albo uczynił, ma dla nas dzisiaj wartość. To jest coś, czego nie można powiedzieć o nikim innym, martwym albo żywym. Nie ma żadnej pośredniej płaszczyzny, mówi Shalom Ash. Albo akceptujesz Jezusa, albo go odrzucasz. Możesz analizować postać Mahometa, Buddy, ale nie próbuj uczynić tego z Jezusem. Albo go przyjmij, albo go odrzuć. Ciekawa wypowiedź, to jedynie Pan Bóg wie, jaka była jego rzeczywista postawa do Mesjasza. Ale osoba Mesjasza jest osobą, wobec której albo się go przyjmuje, albo się go odrzuca. Na pewno nie można przejść wobec niego obojętnie i na pewno, dziękować Bogu, wielu Żydów nie przechodzi wobec tego obojętnie i jest to naszą radością, że możemy być też uczestnikami tego, co Pan Bóg robi wśród Żydów i o czym też jutro będę się chciał z wami dzielić.